zawodnicy już przepchali piłeczkę przez wąż. Wszyscy zawodnicy pokonują tyczki, czyli tak zwane slalom. Przechodzą pod płotkami. Jak widzimy, starsi druhny i druhowie pomagają tym zawodnikom, żeby pompować wodę. Trzeba na tyle mocno pompować i udało się, żeby prądem wody startowali również w zawodach międzynarodowych, w zawodach europejskich. Zawodnicy OSP Dziergowice pokonali tor przeszkód i rozpoczynają część bojową, tak zwaną, czyli pompowanie wody i przewrócenie pachołka. Musimy jeszcze pozostać.